Cześć wszystkim. Jak widać, mamy piękną, słoneczną sobotę, bo dzisiaj jest sobota. Postanowiłem, że pójdę porobić cardio. Biegałem jakieś 30-40 minut. Po czym postanowiłem, że zrobię filmik. Więc znalazłem jakąś randomową górkę. Tutaj, piękna górka. No i postanowiłem, że będę robił interwały. Powinien sobie załatwić buty z kolcami, bo w tych adidaskach trochę ślisko. Wy jesteście osobami, które robią to, co chcą w życiu. Nie boją się tego. Niektóre gdzieś dojdą z tym. Musicie zdawać sobie sprawę z tego, że wasze życie zależy tylko i wyłącznie od was. Powinniście zdawać sobie sprawę z tego, ile wasze życie jest warte. Powinniście zdawać sobie sprawę z tego, że jesteście jedyni w swoim rodzaju. Każdy człowiek. Ludzie mogą być podobni, ale każdy człowiek jest indywidualny. Każdy człowiek jest inny. Każdy człowiek ma swoje marzenia, swoje cele. A wiecie, jaki proces tych ludzi dochodzi do tego? Do tych swoich marzeń, do swoich celów? Tak. Bo tak mało osób robi to, co kocha w życiu. Większość osób chodzi do pracy, której nie lubi. Większość osób robi to, czego nienawidzi. Albo to, co im nie sprawia radości. Jeśli wiecie, co chcecie robić w życiu, jeśli macie swoje marzenia, to czemu? Czemu się nie odważycie i nie spróbujecie tego osiągnąć po prostu? Nie zwracając uwagi na to, co ktoś mówi. Wasze życie zależy tylko od was. Jest w waszych rękach, w 100% w waszych rękach. Odważcie się robić to, co kochacie w swoim życiu. Do tego jest potrzebna odwaga. Nikt inny za was nie będzie żył waszym życiem, więc od was zależy, co z tym zrobicie po prostu. Jeśli będziecie szczęśliwi, to nie ma żadnego znaczenia, co inni o was myślą. Po prostu. A uwierzcie mi, że zawsze znajdzie się ktoś taki, kto będzie was kochał, wspierał. Prędzej czy później, nawet jeżeli na początku tak nie jest. Jeśli na początku was nie wspierają, wątpią was, mówią, że nie dacie rady. To jest normalne, mnie też to wszystko spotkało. To jest najistotniejsza rzecz w drodze do sukcesu. Wiara w samego siebie. Wtedy, kiedy inni wątpią, wtedy, kiedy inni nie wierzą. Wtedy, kiedy inni was zawodzą. Determinacja, wytrwałość, miłość, pasja. To wszystko zaprowadzi was do sukcesu. Także nie poddawajcie się, musicie zdawać sobie sprawę z tego, że droga jest długa, jest ciężka i nie jest usłana różami. Z reguły jest tak, że macie tyle krapu, tyle shitu, który was czeka na tej drodze i tylko tyle szczęścia. Tyle satysfakcji z tego, co robicie, ale jeśli spotka was jakaś szczęśliwa chwila, która związana jest z tym, co robicie, która jest tak jakby wynagrodzeniem waszej ciężkiej pracy, to tyle krapu, tyle shitu jest o tyle mniejsze niż tyle szczęścia. Nie wiem, czy to ma jakiś sens. W mojej głowie ma trochę. Jeśli chcecie dojść do wymarzonej sylwetki, to nie liczcie na to, że ludzie będą was wspierać, będą was klepać po plecach, tak, dobra robota i tak dalej. Nie, z reguły nie. Z reguły będą... Z
reguły będą mówić wam takie rzeczy, które ułatwią im życie swoje. Czyli jeśli zobaczą, że ktoś, że schudłeś, albo jeżeli zobaczą, że przybrałeś trochę na masie, no to zauważycie, że ludzie zaczynają sami siebie usprawiedliwiać. Schudłeś, tak? O, jak schudłeś, to będą mówić, o, chyba jesteś chory troszeczkę, co? Bo jakaś choroba cię dopadła. Masz taką wychudzoną twarz, wysmukłeś. Na pewno jesteś chory na coś. Nie wiedzą, że spełniacie wasze marzenia, nie wiedzą, że robicie to, co kochacie w życiu, to, co chcecie, to, co zawsze chcieliście, oni tego nie wiedzą. Dla nich jesteś chory, bo schudłeś, tak? Determinacja, nie możecie się poddawać. To jest klucz. Także odpuśćcie sobie wasz strach. Zapomnijcie o waszych słabościach. Po prostu róbcie to. Po prostu. Musicie wiedzieć, że musicie w to włożyć naprawdę ogrom pracy. Wiele wysiłku, wiele wyrzeczeń. I że długoterminowo to będzie miało efekt. Jeżeli będziecie codziennie pracować nad tym, jeśli będziecie codziennie to ćwiczyć i będziecie codziennie ćwiczyć swój charakter, to za tydzień, za dwa nie zobaczycie efektów, ale zobaczycie za pół roku, za rok, za 5 lat, za 10 lat, zobaczycie, jakie to ma, kurwa, zajebiste znaczenie. To, co robicie teraz, to, co robicie dnia codziennego, każdego dnia, codziennie, w trudzie, w pocie czoła, we łzach, we krwi, zobaczycie, jakie kurwa to będzie miało znaczenie za 5 lat. O ile będziecie lepsi, o ile będziecie silniejsi, ile to wam da w waszym życiu. Nie poddawajcie się. Warto walczyć o swoje marzenia, naprawdę warto. Sam to robię, sam o to walczę. Codziennie, każdego dnia. Fajnie, jakby to jeszcze dało się tak łatwo zaaplikować do nauki, co? Z nauką to nie działa tak łatwo. Dobra, idę jeść śniadanie. Katabolizm już mnie zjadł do kości! Nie mam mięśni, straciłem wszystkie. Nie mam. Koniec biegania, nie mam mięśni. Koniec.